Pozdrawiam Was dzisiaj z nad zalewu w Rzeszowie. Jest to sztuczny twór, ale bardzo urokliwy. Rzeczywiście on daje tutaj dużo radości mieszkańcom. Są ścieżki spacerowe, roślinność szuwarowa i wodna. Rośnie tutaj dużo kotewki, ale także pałka wodna. I dzisiaj właśnie o pałce. Pałka wodna jest łatwa do rozpoznania. Możemy często znaleźć, nawet dla laików, takie z zeszłego roku jeszcze fragmenty. Widzicie, tutaj już opadły, ale widać ślady tych pałek, od których wzięła nazwę pałka wodna. Pędy są, ja tu wyrwałem jeden, są owalne, grube. Popatrzcie, że ten pęd jest gruby jak dwa kciuki. Często pałka występuje przy trzcinie, także najważniejsza rzecz, z czym można pomylić pałkę, to trzcina. Popatrzcie, że trzcina ma cieńsze pędy, takie bardziej jak bambus, trochę mają takie właśnie międzywęźle, też zostają bardzo długo te z tamtego roku jeszcze owocostany, źdźbła z nimi, więc po prostu jak mamy łan czegoś takiego, ma poza tym takie liście wychodzące wyżej, nie od samej ziemi. Trzcina ma jadalne młode pędy, ale przez bardzo krótko, ona się szybko robi twarda, więc no bardzo ciężko trafić, to trzeba by polować dosłownie 3 dni, żeby trafić na te miękkie pędy. Ma też twarde kłącza, więc tej pałki wodnej raczej nie używamy. W tych szuwarach, przepraszam, tej trzciny raczej nie używamy. Tu w tych szuwarach często mamy też jeżogłówkę, sparganium, taka mniejsza roślina szuwarowa, też teoretycznie jadalna, choć w praktyce no bardziej kłopotliwa. Natomiast najcenniejsze są właśnie te pałki wodne, te rośliny, które wytworzą potem charakterystyczne pałki. I pora ich zbierania to jest maj. One wyłażą z ziemi koło 1 maja i właśnie dziś do końca maja są miękkie. Także zaraz to obiorę tutaj. Popatrzcie, dobrałem się do środka. To jest ta wąska warstwa tylko ze środka, która jest miękka i jadalna. Tą środkową warstwę można normalnie jeść na surowo, mięciutka jest. Jeśli jest twarda, to po prostu nie jemy. Ma taki ogórkowy posmak. Jeszcze jest smaczniejsza po ugotowaniu. Ja jej używam do po prostu jako składnika zup. Tak jak inne warzywa, jak pory czy ziemniaki, bo to będzie smak taki między porem a ziemniakami. Naprawdę fajna roślina i właśnie jeszcze pewnie z tydzień, żeby ją tutaj zbierać. Pałki wodnej mamy w Polsce dwa rodzime gatunki, pałka szerokolistna i wąskolistna. To jest szerokolistna. One obie są jadalne, nie ma znaczenia, do którego gatunku dany łan należy. Wąskolistna będzie po prostu trudniejsza w zbiorze, bo będzie węższa, będzie drobniejsza. Te młode pędy pałki były jadane, były pokarmem u bardzo wielu ludów. Między innymi są jadane w Chinach, były jadane przez Indian amerykańskich. Nawet są jadane jako przekąska wśród Tuaregów na Saharze w oazach, gdzie pałka może występować. Także oczywiście jadane są inne części tej rośliny, takie jak podziemne kłącza rosnące w mule. Ja tu nie jestem w stanie dojść w tej chwili do tych kłączy, więc nie wiem, czy mi się uda je pokazać. One zresztą są zbierane wcześniej, bo zbiera się je tak od września do końca kwietnia. W tej chwili stają się już puste, bo właśnie cała pałka zaczyna, te całe składniki pokarmowe wyszły na, że tak powiem, do łodyg i po prostu teraz te łodygi są jadalne. Niestety one stwardnieją i już tak w czerwcu będą twarde. Nie będą trujące, tylko po prostu będą twarde, więc organoleptycznie musimy sprawdzać, czy środek jest jeszcze miękki. Zdarzają się pojedyncze miękkie pędy pałek dalej przy wodzie. Jak mamy łódkę, to możemy nawet w lecie właśnie takie pojedyncze młode pędy, które wyszły gdzieś tam przy tafli jeziora, zbierać. Jest to według mnie jeden z najbardziej atrakcyjnych dzikich pokarmów w Polsce. Polska ma dużo jezior, dużo stawów i pałka jest częsta. Są kraje, gdzie pałka jest rzadka, a nawet jest gatunkiem chronionym. Natomiast u nas jest raczej nawet chwastem na stawach, choć ostatnio wydaje mi się, że nie wiem dlaczego, ale pałki jest mniej, bo jest może sucho, może ta pałka jest też przez trzcinę wypierana. Nie wiem, jaka jest przyczyna.
Natomiast jest to świetny produkt kulinarny i jak będziemy jechać na wczasy na Mazury w lecie, no to może uda Wam się choć kilka takich właśnie młodych pędów w jeziorach znaleźć. Udało mi się jednak fragment takiego kłącza tutaj z zalewu wyrwać. One są w środku bieluśkie. Zaraz je tutaj rozciapię. Popatrzcie, w środku jest białe. Składa się z włókien celulozy i na nie nanizane są, są także warstwy skrobi. Także po upieczeniu te kłącza są słodkie jak ziemniaki. One nie są zbyt ciężkie, to wygląda na dużo jedzenia, ale trzeba tego dużo zebrać, żeby się najeść. I właśnie, żeby te włókna nam się nie nabijały do zębów, te podłużne włókna, to trzeba tą pałkę umyć, obrać i pokroić w plasterki, jak kroimy marchewkę. I wtedy ona właśnie będzie fajnym produktem. Ostatni moment, żeby te kłącza zbierać, bo potem, jak już pałka zupełnie wyrośnie, to one będą puste. One są już w tej chwili takie pustawe. A tu popatrzcie, dla porównania, młody pęd źdźbło trzciny. Widzicie, że liście wyrastają także wyżej z łodygi. Już się robi twarde, już się nie nadaje do jedzenia. A pałka dopiero w pełni rozrostu. W oddali gatunek z rodziny krzyżowych, Rorippa amfibia, rzepicha ziemnowodna. Gatunek, który jest jadalny. Podobnie jak rzeżucha z rodziny krzyżowych, więc takie właśnie lekko piekący smak. Tu ją nawet bliżej znalazłem. Też można sobie kilka listeczków do zupy skubnąć. A tu cała roślina. Rzepicha. No siedzę teraz i się męczę trochę, ale fajnie. Szybko idzie. Popatrzcie, odcinam tylko taki kawałek o długości około 15 cm. Bo tu jest najwięcej tego miękkiego środka. Warto wspomnieć, że pędy pałki zbierane w jesieni lub w zimie były używane dawniej na wschodzie Polski do wyplatania koszy. I ta tradycja przetrwała w okolicach Lublina. Jeszcze jest kilka pań, które właśnie takie kosze i różne inne przedmioty robią. Także było to ważne tworzywo dla Indian. Z tego, co czytałem, to także w sierpniu zbierano właśnie do wyplatania mat. Maty to pleciono bardziej z tych płaskich części. Natomiast jeśli chodzi o wyplatanie koszyków, to jest to bardziej skomplikowane. To trzeba by zapytać tych pań właśnie, które jak się przygotowuje właśnie takie liście do, czy łodygi właściwie do wyplatania, bo raczej korzystano z tych łodyg potem, gdzie jest kwiat, nie z tych właśnie płaskich liści. Z tych około 40 pałek wyszedł taki dwulitrowy garnek już gotowych. To jest już wszystko mięciutkie, tylko pogotować 5 minut. Odpowiada to pewnie mniej więcej jednemu dużemu kalafiorowi czy dwóm kalafiorom. Ale dzikie, prosto z dzikiej przyrody. Warto jeszcze wspomnieć, że pałka wodna była ważnym pożywieniem kozaków z nad Donu. Pisał o tym angielski podróżnik Clark w swoim opisie podróży po różnych krajach Europy z roku 1817, że właśnie nad Morzem Azowskim u ujścia Donu wielkie ilości tej pałki były pozyskiwane, całe ulice były pełne, wszystkie domostwa, po prostu wszędzie ta pałka leżała i było to takie podstawowe wiosenne pożywienie w tym właśnie krótkim okresie, kiedy pędy pałki wychodzą, czyli właśnie w maju. A tu już ugotowana pałka. Polecam, 5 minut gotowania, odlewamy wodę, wtedy jest absolutnie najlepsza.